Hej, cześć, witajcie, z tej strony Hladki, zapraszam was na kolejny odcinek z gry Subnautica. Wejdziemy sobie do środka i omówimy parę spraw, które powiedzmy ogarnąłem. Po pierwsze, powiedzieliście w ogóle tak jeszcze coś, czego nie widziałem wcześniej, że statek na wersji eksperymentalnej wybucha podobno wtedy, kiedy się do niego zbliżymy, więc spróbuję to zrobić dopiero chyba, kiedy zrobię sobie Simmoufa. Nie wiem, czy to się uda tak szybko zrobić. Ktoś też mówił, że konstruktor tworzy się za pomocą... To znaczy, tworzy się podobno identycznie, tylko że trzeba go sobie odkryć. Ja, jak widać, go jeszcze nie odkryłem i mam z tym mały problem. Ktoś też mówił, że ten sygnał, który gdzieś tutaj, chyba tu go wsadziłem. Tak jest, tu jest ten sygnał. Że jest 1092 metry ode mnie i po prostu tam mogę coś znaleźć. I żebym taki sobie sygnał odkrył. To sobie wszystko oczywiście zrobimy. Tak, myślę, co ja tu jeszcze mogę odłożyć. To mogę odłożyć. Musimy się na pewno skupić na tym, co chcielibyśmy stworzyć w pierwszej kolejności. Ja niestety nie wiem, co było potrzebne do konstruktora, więc będziemy musieli sobie coś znaleźć. Tak się jeszcze zastanawiam, co stąd mógłbym właściwie odkryć. Coś może stąd, co pozwoliłoby mi stworzyć to. Magnezjum jeszcze nie mam. Magnezjum mógłbym stworzyć teoretycznie z trzech soli. Dobra, spróbujmy. Popływamy sobie chwilę, pozbieramy jakieś różne rzeczy, które może się nam przydadzą. Ups. Tutaj coś mamy. Titanium niewiele. Będziemy musieli sobie popływać, nazbierać trochę surowców niestety od początku. I będę musiał też jakieś rybki sobie, widzę, połapać. O, jak zwykle problemy. O! Dobra, jest. Czy mogę temu rozwalić skałkę? Mogę. Dobra, jest koper, bardzo fajnie. Czy ja gdzieś tutaj też widziałem w ogóle... metal? Tak jest, tu jeszcze był metal. To bierzemy calutki. Są stalkery, które sobie oczywiście ten metal zabierają. O, tu jeszcze jest jedno. Proszę bardzo, koper. Czy coś jeszcze ja tutaj znajdę ciekawego? Jest mnóstwo metalu, jak na sam początek. O, dobra, tu jest coś. Może coś, czego nie mam? Stasis Rifle, proszę bardzo. To jest Stalker, nie chcę zbytnio się z nim bawić w tej chwili. O, sól. Czyli to, czego potrzebuję w tej chwili. I jeszcze 30 sekund, to mnóstwo czasu jest. Widzę, że też niestety troszkę głębokość się zmieniła, bo jestem napisane Meter Suffix, nie wiem, co to jest Suffix. I musimy znaleźć troszkę więcej soli. O, ale jak widzę już takie te, to może uda mi się trochę kopera znaleźć. O, niestety titanium. Muszę się strasznie za solą rozglądać. Kwarc oczywiście też pozbieram. Na razie nie mam zbytnio za dużo rzeczy, więc będę zbierał wszystko. Ale jednak na tej soli mi najbardziej zależy. W tej chwili tu nie ma nic, tu nic nie ma. Tu nic nie ma. Zazwyczaj z solą nie było problemu, bo było jej naprawdę mnóstwo. Może gdzieś tu znajdę jakąś. O, tu znowu widzę, że się te skały powbijały w te dziury. Wszystko dzieje się w miarę podobnie. O, jest sól, dobra. Mam? Ile mi miejsca zostało? Nie zostało. To musimy wrócić na ponton, który jest w tamtym miejscu. Zjeść coś znowu, niestety, teraz będziemy cały czas próbowali coś jeść, bo nasza postać cały czas będzie głodna. No ale jak już ogarniemy sobie parę innych rzeczy, to na spokojnie damy radę to zrobić. Planuję też w dosyć niepóźnym czasie zrobić cyklopa, na którego właściwie już mógłbym powoli zacząć zbierać rzeczy. Myślę, że metal sobie przerobimy, bo trochę mniej miejsca wtedy zajmuje. Właściwie co my na cyklopa potrzebujemy? No, troszkę rzeczy potrzebujemy. Blueprinta widzę, że teoretycznie mam. A, konstruktor. Titanium Inode i Power Cell. A czemu nie mam go tu do craftowania? To jest ciekawe. Nie wiem. Może tak, Fragment Analyzer. Stasis Rifle. Niech się tutaj robi i my sobie stworzymy jedzenie jakieś. Jedno, drugie. To jest tu pieczone, dobra. To mi strasznie odejmie, nie.
teraz tak. Ten metal zabrać, podkładać trochę tego titanium. Na razie widzę, że metalu aż tyle nie potrzebuję. Przerobić. Mam jeszcze jakieś? Nie mam, więc muszę zabrać stąd. Dwa, a odłożyć sobie to. Jeszcze dwa sloty będę miał, okej. Czyli pamiętać, nie zbierać metalu. Jeszcze sobie zobaczę, ile na tego cyklopa potrzebujemy. Plate steel inot. Dobra, plate steel inot. To było tu. Titanium. Nie? A z czego się robi plate steel inot? Szczerze mówiąc, nie wiem. Na cyklopa potrzebujemy już niewiele, widzę. Właściwie mógłbym go już nawet stworzyć, gdyby nie to, że nie mam konstruktora. Dobra, konstruktor, podstawa. Titanium inot. Potrzebujemy 10 titanium, dobra. To da radę zrobić w miarę szybko. 4, mam już 10. Kiedyś te craftingi były lekko inne. I co jeszcze, bo nie spojrzałem. I power cell. Power cell to były dwie baterie i silikon. Silikon sobie stworzy dwie baterie. Copper mam i 6 razy grzybki. Czy coś tutaj żyło w moją łódkę? Nie. Może lepiej nawet. 6 grzybków. Tu mamy 2. Jeszcze 4. Tu mamy 2 i tu mamy 2. Tyle wystarczy. Stworzymy sobie te dwie baterie, stworzymy sobie tego power cella i na spokojnie damy radę sobie stworzyć całą resztę. Jeszcze silikon, tak? A nie, ja mam przy sobie kwarc, to luz. To luzik. Power cell, był jeszcze silikon. Nie! Fuck. Dobra, muszę znaleźć dwa kwarce. Ostatnio było ich tutaj mnóstwo, więc o, nie muszę się chyba zbytnio o to martwić. O, jeszcze sól znalazłem przy okazji. Fajnie. Jeden kwarc i drugi... Może gdzieś tu zauważę. Jest. O, nawet jest jakiś schemat, tylko do czego? Seamoth. No już niestety ogarnąłem to. I tu jest kolejny. Dobra. Już wiem, o co chodzi. Właśnie wybucha nam Aurora. Właśnie na to czekaliście. Na to czekaliście. Na to czekaliście. Wow! No to powiem wam, że wygląda to naprawdę zaskakująco dobrze. Myślałem, że to będzie naprawdę coś kiepskiego. Czyli z tego, co słyszałem, była stworzona z czarnej materii i dlatego tak się stało. Wow! Nawet nie musiałem tam zbytnio płynąć. Ładnie, ładnie się dzieje. Tam w ogóle jakaś tekstura się baguje. I myślę, że tam też sobie popłyniemy niedługo. Wow, nieźle. Nie spodziewałem się, że aż tak. Naprawdę muszę przyznać, że ta gra, tak jak mówiłem, miała potencjał i dalej go ma. Cały czas mnie zaskakuje. A, stworzymy sobie oczywiście power cella. Teraz pytanie, jak będę mógł tego konstruktora stworzyć. Mam na niego rzeczy, ale muszę... A, chyba, że muszę znaleźć blueprint. Nie, jest tutaj. Czy ja go pominąłem? Nie wiem. No dobra, w takim razie to pójdzie o wiele szybciej niż myślałem. Musimy znajdować się na wodzie. Wejdź. Dziękuję. Vehicles, jest Seamoth. Dobra, w ogóle ikonka teraz wygląda inaczej. Wracamy. Wracamy. Ktoś też mi w ogóle wcześniej mówił, że da się tą płytę naprawić, tak jakby welderem. Dobra, możemy kontynuować. Musimy uzbierać sobie materiały na Seamotha. Seamoth, gdzie jest Seamoth? Titanium razy 3, power. O Boże, znowu power cell. Dobra, szkło mam. Dobra, szkło jedno mam odłożone. Kwarc możemy sobie odłożyć, myślę. Mam jeden kop. Najgorzej będzie z tym koperem teraz. Noc nadchodzi?
Nic nadchodzi. Inventory secured? Co? Zabezpieczone wyposażenie? Co? Nie rozumiem za bardzo, o co chodzi w tej grze w tej chwili. Ale muszę przyznać, że rzeczywiście mieliście rację, całkiem ładnie to sobie wybucha. Tylko po prostu po jakimś czasie, nie od razu. Tak jak niektórzy mi tutaj sugerowali. A co tutaj się znajduje? Halo? O nie! Tego to my nie chcemy. Czy tutaj jakieś skałki tego kopera potrzebuję? Ja nie znalazłem, nie znalazłem. Ja tylko kwarcy podniosłem. Wtedy, kiedy potrzebuję tych bąbelków, to ich nie ma. Niech sobie jeden złapię. No i szukamy. Tu już chyba byłem, tak? Seamoth, dobra. To mnie nie zadowala. Oczywiście mnóstwo kwarcu znajdę w nocy. Właściwie to mógłbym go trochę pozbierać, jak już go widzę. Bardziej mi na tych skałkach co prawda zależy. O, czy nie, źle widziałem. Tu jest jakiś kolejny, widzę, to sobie go zbiorę. Mnóstwo go teraz poznajduję w nocy, ale no, nie na tym mi zależy, chciałbym tworzyć progres. Dobra, musimy sobie trochę tlenu złapać. Złapmy sobie trochę tlenu. Wow, w nocy to też wygląda naprawdę bardzo fajnie. Teraz tak. To kwarcu już nie widzę, no dobra, skałki. Niestety w nocy sobie skałek zbytnio nie poszukam, znajdę mnóstwo kwarcu. O, ile go tutaj jest, ale go sobie tu nazbieram. Chyba od razu sobie szyby z niego porobię na bazę. Chciałbym, myślę, zrobić bazę taką, nie jak ostatnio, gdzie będzie ona wielka, tylko zrobić ją troszkę skromniejszą, ewentualnie zrobić sobie jakiś magazyn na statku. A jednak w bazie, powiedzmy, zrobić tylko kilka szafeczek. No, tylko kilka, jakoś tak optycznie ją powiększyć za pomocą tego szkła. Ostatnio niestety nie miałem okazji tego zrobić, bo szkła mi brakowało. A w tej chwili, jak widzicie, kwarcu jest tutaj pełno. Mogę go sobie nazbierać. To jest sól? To jest sól. Proszę bardzo. I kolejny kwarc. Biorę jak najbardziej. A, jeszcze grzybki musimy pozbierać. Jeszcze ja chcę robić grzybki. Wezmę Z3 na razie, skoro nie mam jeszcze kopera. I znowu nie mam kalorii. Ach, co zrobić? A gdzie jest mój statek? Tam. Dlaczego tam w ogóle mi pika coś? Jeszcze to pozbieram, luz. Luźno. Jeszcze sobie to wszystko nazbieram. To mogę zebrać. Tu gdzieś było kolejne. Tu było. O, jest jakiś schemat. Może czegoś, czego nie mam. Seamoth. No niestety mam. Proszę. Proszę. Kiedyś chyba nie musiałem zbierać w ogóle na Seamotha właśnie blueprinta. Aż mnie to dziwi, że w tej chwili trzeba. No tu jest kolejny. Już się kończy noc, całe szczęście. Będę mógł skałki porozładać. A, o, już jest radiation. Już jest radiacja. Ale nie dzieje się ze mną nic. Nie tak jak wcześniej, że traciłem życie. Ale jest, widzę, radiacja. Nagle się pojawiła. O, tu zniknęła, czyli po prostu bliżej Aurory jest. Czyli da się tu przeżyć, ale lepiej jednak ten sud zrobić cały na samym początku. Teraz tak, jedzenie jakieś. Czy ja mam cokolwiek do jedzenia? Jakieś rybki? Mam coś. Mam jakiegoś pojedynczego pepera. To go zjemy. Mnóstwo kwarcu, dobra. To przerobię go od razu na szkło. Od razu stworzę jedną bateryjkę. Trochę tego kraftowania będzie. Ale chyba się opłaci. No, z Seamothem już się zdecydowanie będzie łatwiej bawiło. I myślę, że od razu popłyniemy sobie na statek, zobaczyć, czy coś tam się przy nim dzieje. Pisaliście o jakichś skrzynkach. Oczywiście wcześniej tam byłem, żadnych skrzynek nie było. Może się teraz to zmieniło. O, już nie mogę tworzyć szkła. To mogę go właściwie odłożyć tyle, ile dam radę. Nie za wiele, ale cokolwiek. No i idziemy szukać tego kopera. A, jeszcze muszę znaleźć te śmieszne rybki, które są takie, powiedzmy, fioletowe. Bo muszę z nich sobie wodę zrobić. Muszę się za nimi porozglądać. Ewentualnie też z jakimiś takimi rybkami. Chodź tu. Żeby je zjeść. Może pepera jakiegoś złapiemy. Dobra, może nie złapiemy. Trzy grzybki musimy poszukać. O, to mogę złapać. Tego już dawno nie jadłem.
No skałki jakieś by się przydały. O, sól. Dobra, bierzemy ją. I gdzie dalej? O, tu są te fajne rybki. Przynajmniej jedna jest. Nie ma więcej? Zazwyczaj było ich kilka. Tam się dziwna tekstura coś baguje. Trzeba będzie pójść to zbadać, co tam się dzieje. To bierzemy. W ogóle ten metal to tutaj sobie lata jak chce. Nie wiem też kompletnie czemu. Jeden jest większy, jeden jest mniejszy. O, jest sól, dobra, to biorę. To był chyba też kwarc, to też biorę. O, kolejna sól. Będę miał przynajmniej do jedzenia cokolwiek. No i skałki by się przydały teraz do rozwalania. Jednego potrzebujemy. O, tu jest, dobra, walić tą rybkę. Tym się rozwala na hita, niestety titanium. Dobra, jest koper. Jesteśmy ustawieni na chwilę obecną. Jeszcze tak się rozejrzeć, czegoś tu nie ma ciekawego. Może złapię jeszcze jedną taką fioletową rybkę, dobra. I wracamy. Czy ja coś dalej będę potrzebował? Szczerze mówiąc, to nie spojrzałem wcześniej i nie jestem pewien, ale zaraz to sobie ogarniemy, wszystko sobie przygotujemy i będzie można, myślę, stworzyć sobie tego Simowa i zaraz po tym stworzyć sobie cyklopa. Popłyniemy sobie oczywiście do jakiejś dziury nazbierać złota. Mam nadzieję, że potrzeba też tylko dwóch. Trochę rzeczy tutaj się otworzyło. Power cell, silicone. To stworzymy sobie silicone. Tym razem się nawet nie walnąłem i nie stworzyłem szkła. Power cell. Teraz do wszystkiego oczywiście zasilanie musi być. Nie tak miało być, miała być woda. Chwila, czy woda potrzebowała tylko jednej rzeczy? Vessel. Co to jest vessel? Czy zabiera mi te ryby? Aha, po prostu w nawiasie vessel, okej, rozumiem. 15, jeszcze jedno sobie stworzymy. Więcej już nie dam rady, mogę stworzyć sobie jakąś rybkę. To zróbmy tego hopfisha. Czy coś jeszcze będę w stanie? Jeszcze tego mogę skraftować. Jedna, druga, trzecia, czwarta i to chyba tyle. Okej, jak tam z tym Simowem? Jak ten progres? Tutaj mamy... No, widzę, że mamy... Prawie wszystko. Znowu potrzebuję jednej miedzi i potrzebuję jednego titanium. Jedno titanium to sobie wyjmę. Wyjmę sobie jedno, odłożę sobie jedno szkło. I znowu jednej miedzi. No dobra. Jakikolwiek progres, żeby zrobić, musimy sobie tego poszukać. No titanium, a już myślałem, że naprawdę trafi w sedno. Tu widzę sól, to sobie zbiorę od razu. Soli nigdy za mało, bo rybkę zawsze jakąś znajdę. Wow. Może nawet na tej skale się osiedlę, byłoby, myślę, bardzo fajnie. Jeszcze jakbym tylko wszystkie skałki dał radę ogarnąć. Titanium, no niestety. Może gdzieś niżej. O, słyszę już nawet teraz. Nie wiem, czy wysłyszycie, od radiacji. Takie bardzo specyficzne, taki bardzo specyficzny dźwięk. Wow! O! Czy? Nie, już nie mogę. Wow, ale tu jest rzeczy! Dobra, tu sobie trochę pozyskamy tego. Trochę tutaj mogę tego nabyć. A myślę, że miedzi też trochę będzie potrzeba na cyklopa. To od razu sobie zbierzemy większość z tych rzeczy. Może od tamtej strony będzie... A, nie zdążę aż tylu. To mi się tlen skończy. Ale chociaż część. 23 metry, to nie jest głęboko. Biorąc pod uwagę to, że zaraz kończymy. Tak jest. I lecimy na górę. I prawie, że idealnie. Dobra, trochę tego mam. Tu jeszcze jest sól, to ją sobie zbiorę. Salt deposit. Tu jeszcze są trzy skałki, to myślę, że je sobie też rozwalimy. Bo może akurat uda mi się trafić. Widzę, że są cztery nawet, nie trzy. Słyszę też coś większego, jak to pływa. To już mnie tak nie cieszy. No z tego nic mi nie dropnęło, a tu coś jeszcze jest. Tu nie ma nic. A z tej strony?
Tu jeszcze jakaś pojedyncza skałka jest, ją sobie też rozłupiemy. Titanium. Widzę kwarc, to sobie go też wezmę. I to chyba tyle. Będziemy mogli wracać, jeszcze sobie rybkę jakąś złapiemy. I gdzie teraz? W tamtą stronę. Okej, okay. I będziemy mogli zaraz stworzyć sobie pierwszego Seamotha. To nie jest to, co na poprzednim save'ie, gdzie właściwie miałem wszystko i mogłem od razu to tworzyć. I miałem ich niestety trzy. Stety albo niestety, bo żadnym nie mogłem pływać. Ale tu będę miał, mam nadzieję, że tym razem już się nie będą bugować te Seamothy. Wchodzimy. Kraftowanie, tak, upiecz mi to, a ja sobie sprawdzę. Co ja tu jeszcze potrzebuję konkretnie? Mam wszystko w tej chwili, dobra. Mamy wszystko, inventory. Gdzie jest ten tutaj? Konstruktor. Dobra, i możemy stworzyć na nowo sobie Seamotha. Twórz. Aha, teraz te drony lecą i tworzą, tak? No dobra. Kiedyś tego nie było. Kiedyś to się tworzyło samo z siebie. Teraz jest to o wiele lepsze. No dobra. Seamothie, czy coś się zmieniłeś? W ogóle. No to nawet na lepsze ci wyszło. Zostań tu sobie. Bardzo fajnie, że mamy Seamotha. Znowu. I co tam dalej? Teraz będziemy, myślę, zbierali już na cyklopa samego. Trochę na to pójdzie materiałów, ale myślę, że będzie warto. Póki co, w tym odcinku to by było na tyle. Mam nadzieję, że sama Aurora wam się podobała i to, że w końcu wybuchła. W kolejnym odcinku myślę, że zrobimy sobie małą przerwę od zbierania i polecimy sobie do tamtego statku, więc póki co, komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się ciepło, no i cześć!